Dzień dobry! Witam mojego świeżo upieczonego małżonka. Jest 10 rano. Zobacz, jak wcześnie wróciłam. Tada! Gdzie byłaś? Jak ci powiem, to nie uwierzysz. Spróbujmy. Odwoziłam gości. Nie, nie wierzę. Mówiłam? Gdzie byłaś po weselu? No, mizio! Na poprawinach! Poprawiny są za 3 godziny. Ale na poprawinach panieńskiego. Ja od 4 godziny tu siedzę i na ciebie czekam. No ja nie mogłam przyjść wcześniej, bo ja nie miałam kluczy do pokoju. Bo w kościele rzuciłaś nimi w moją matkę. No, bo chciałam jej przekazać znak pokoju. Przecież ręki jej nie podam. Ty już w kościele byłaś zrobiona. Ojej, ojej, wypiłam jednego. Na odwagę. Jednego? No, nie dałabym rady 2 litrów. Co ty w tym kościele wyprawiałaś? Wszyscy siedzą, ty nagle wstajesz. No bo dzwonią tymi dzwoneczkami. Siemali księża. Ja myślałam, że mi trawaj spirnicza. Co ty księdzu powiedziałaś przy komunii? Żeby ci dał popitkę? No i dał. Ale mówię ci, poskąpił tego niby ksiądz, a jednak Żyd. I z organistą też rozmawiałaś? Absolut. Nie. To dlaczego, jak wychodziliśmy z kościoła, zagrał jeszcze po kropelce? Właśnie. A miało być Despacito. Taki wstyd. Łukaszku. Nie ja twoją rodzinę zapraszałam. A propos, dzwonił mój ojciec. O, ale ten miał zarąbisty garnitur. Dopóki go nie rozerwałaś. Ale misiaczku, przecież ty mi całe wesele mówiłeś. Powtarzałeś, że twój tatuś jest spięty. I że się musi rozerwać to. Ty 15 minut temu pomyliłaś pokoje i wpakowałaś się mojemu ojcu do łóżka. Popatrz. Taki mały błąd. A zamiast nocy poślubnej ja bym miała noc muzeów. A propos, a myśmy do tych prezentów dostali wino czy książki? A co cię to teraz obchodzi? O, poczytałabym. Dobra, to jest jakiś zły sen. Co zrobiłaś z kopertami? Wysłałam! Gdzie ty masz obrączkę? Co zrobiłaś z obrączką? Co? Ja? Ja swoją obrączkę założyłam sobie wczoraj na paluszek. A gdzie ty masz moją?
Zanim ci zrobię awanturę! Jesteś po prostu nienormalna, tak samo jak ta twoja świadkowa! Pożal się, Boże! A co świadkowa? Co świadkowa? A ten twój świadek to co? Lepszy? Który to był? Mariusz. O, Mariusz! To słyszałam, jak goście mówili, że ten twój Mariusz to się podobno całował w łazience z panną młodą. I co? Głupio ci? Nie, rodzice mieli rację, ja przygotowuję pozew rozwodowy. Okej, okay, ja ci dam rozwód! Przecież ty się ze mną drugi raz ożenisz! Co, a niby czemu ja bym się miał z tobą drugi raz ożenić, co? A kto złapał krawat?